Cześć wam wszystkim, wiele osób czekało na ten filmik. Pytania były takie, jak nauczyć się szpagatu, który robię, jak rozciągać się. Ja wiem, że to troszeczkę nie ma nic wspólnego z tym kanałem, ponieważ na tym kanale mówię w większości o Holandii i o życiu w Holandii, a także o spawaniu. Ale przede wszystkim kiedyś wam powiedziałem, że jeżeli na poważnie bierzecie się do spawania, warto być dobrze porozciąganym, ale to nie tylko w tym pomoże. Pomoże wam w ogóle w codziennym życiu. Ja codziennie od 24 lat, rozciągam się. Zacząłem, jak miałem 16 lat, rozciągam się codziennie. Pierwszy etap to było tak, że po 3 razy dziennie poświęcałem 15-20 minut na rozciąganie. Te ćwiczenia, nie wiem, czy ja je po prostu wziąłem po prostu gdzieś z YouTube'a. W tamtych latach raczej nie był YouTube popularny. Nawet nie wiem, czy istniał YouTube. Po prostu gdzieś połapałem sobie różne ćwiczenia, które mi podpasowały. Wy możecie sobie też dobrać różne ćwiczenia, żeby nauczyć się. Kiedyś ktoś powiedział, po co ci szpagat? Nie wiem, chyba po to, żeby pokazać, jak będę miał 60 lat, że dalej potrafię. Mam dzisiaj 40 lat, dalej potrafię bez problemu w każdej chwili zrobić szpagat, ale wiem, że wielu z was chce się nauczyć go. Ważne jest przede wszystkim, ważne jest rozciąganie. Każdego dnia będziecie się czuli lepiej. Ja codziennie rano wstając, pierwsze co schodzę, robię sobie herbatę, śniadanie. Jem sobie na spokojnie, bo śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, więc warto jest po prostu zawsze coś rano zjeść. Nawet jeżeli bierzecie jakieś witaminy czy co z rana, warto jest je wrzucić na pełny żołądek, a nie na pusty. No nie mówię całkiem pełny, ale żeby coś zjeść. A później po takim jedzeniu chwilę zaczynam rozciągać się. Na dzień dzisiejszy nie poświęcam tyle czasu, mam już dobrze porozciągane mięśnie, wszystko, ale czasami nawet oglądając film czy co, próbuję, rozciągam się, jak po prostu mam taką potrzebę. Na dzień dzisiejszy już tak mam przyzwyczajone te wszystkie mięśnie, ścięgna do rozciągania, że nawet jak zapomnę rano, to organizm mi da odczuć to, że się nie rozciągnąłem i muszę się rozciągnąć. Więc przede wszystkim, no trochę będzie ciężko, mam taki kabel, ale będę wam pokazywał. O, widzicie, z daleka będę wam pokazywał. Przede wszystkim, wiadomo, skłony są ważne. Ważny skłon, żebyście po prostu starali się dotknąć ziemi rękami. Tak, tak, prawda, na pięści, jak tam wolicie. To jest przede wszystkim pierwsze dobre ćwiczenie na rozciągnięcie tylnych partii mięśni i oczywiście pleców. To są jedne z najważniejszych rzeczy, jakie chyba musicie mieć porozciągane, jeżeli zamierzacie gdzieś tam spawać, bo tak jak wam mówiłem, dużo tych mięśni pracuje podczas spawania. No i w ogóle w codziennym życiu warto jest mieć porozciągane wszystkie mięśnie. To jest takie pierwsze takie dosyć łatwe ćwiczenie, każdy to umie. Wiadomo, na początek będziecie tyle się schylać, później tyle, a na końcu sobie rękami będziecie mogli dotknąć ziemi, tak jak ja, tak? Po tym ćwiczeniu, no różnie jest, niektórzy robią sobie takie no, na stojąco. Ja tutaj słabo mnie będzie widać, więc ja pokażę wam na siedząco, nawet można takie zrobić po prostu w jedną, drugą stronę, żeby troszeczkę porozciągać jedną, drugą stronę. Możecie to robić na siedząco, na stojąco, jak tam wolicie. To też tak samo wszystko rozciąga po kolei. To są takie dwa podstawowe, takie. Ja myślę, że każdy, nawet ktoś, kto już ma 70-80 lat, takie ćwiczenia sobie może robić w domu i dużo ludzi robi. Nawet pracowałem z takim Holendrem, który niedawno odszedł na emeryturę, miał 66 chyba, 65 lat. I on codziennie mówi się, rozciąga z samego rana, właśnie tak samo jak ja, żeby mieć więcej energii, więcej, żeby ten organizm lepiej pracował. I uwierzcie mi, codziennie, na początku będzie wam ciężko, przez pierwsze 3 miesiące jest ciężko. Pierwszy szpagat się nauczyłem, zrobiłem jak po 3 miesiącach, to była ciężka praca, powoli. Wszystkie mięśnie bolały, później jak zrobiłem to następne 3 miesiące już nie umiałem robić, bo o to chodzi, że po prostu przegięłem troszeczkę pałę. Dam troszeczkę tutaj niżej, o, damy troszeczkę niżej, o, żebyście dobrze widzieli mnie i ćwiczenia, jakie wykonuję. O, czekajcie, o właśnie, jest teraz super. Słuchajcie, następne ćwiczenie, bardzo, to też dobre ćwiczenie jest. Słuchajcie, tak sobie kładziecie, wiadomo, będziecie świeży, to tak sobie położycie, ale już jak później
już będziecie coraz bardziej się rozciągać, to coraz lepiej będzie Wam to coraz niżej. Słuchajcie, łapiemy sobie tutaj za stopy sobie łapiemy i łokciami uciskamy te nogi. Uciskamy je, uciskamy i odpoczynek, tak? To jest fajne rozciągające ćwiczenie. Możecie robić tak, o i z powrotem nogi te. Jak Was troszeczkę zaboli, śmiało możecie sobie nogi rozluźnić. I z powrotem robimy tak. Staramy się, żeby ten cały Wasz trening jakieś 15-20 minut trwał. Więc na takie ćwiczenie na przykład poświęćmy ze 3 minuty przynajmniej, 3 minutki, żeby po prostu móc rozciągnąć te mięśnie. Ja tego nigdy ze stoperem nie robiłem. Ja tylko Wam mówię mniej więcej, ile to może trwać. Jak będziecie robić troszeczkę dłużej, nic się nie stanie. Sami zobaczycie, na ile te Wasze mięśnie będą potrafiły po prostu no wytrzymać, żeby Was za bardzo nie zmęczyły. Po takim ćwiczonku zawsze robiłem, nie wiem, czy dacie radę, ja robiłem takie ćwiczenie sobie robiłem, to też jest bardzo fajne ćwiczenie. Nie każdy umie też tak usiąść. Niektórzy sobie siądą tak, w taki sposób i musicie powoli zacząć starać się, żeby te nogi coraz bardziej rozszerzać. Możecie tak na początek, tak? I coraz szerzej. Ja sobie tak siadam w ten sposób. Jeżeli już uda Wam się siąść, bo wiem, że dużo ludzi nie umie, bo mają za bardzo zrośnięte te mięśnie, można sobie robić do przodu, najlepiej do tyłu. O, oprzeć się rękami, słuchajcie, i podnosić się. I sami poczujecie, jak ta przednia część ud się rozciąga fajnie. Bardzo fajne ćwiczenie. Możecie sobie tak właśnie robić. Tak? I do przodu. Albo sobie po prostu siąść, nogi sobie tak złożyć i możecie tak samo, jeżeli ktoś nie umie, tak jak ja, szeroko siąść, możecie tak i też podnosić do góry. To przednia część właśnie ud fajnie Wam się rozciągnie. I też to starajcie się powtórzyć kilkanaście razy, żeby te mięśnie fajnie Wam się rozciągnęły. Kolejna kwestia, znowu słabo mi widać, o, siądę sobie bardziej do tyłu. Robię coś takiego. Siadam tak. Ta noga podwinięta. No ile możecie. Niektórzy nie mogą mocniej, lżej, ale starajcie się tak zrobić. I staramy się przede wszystkim głową dotknąć tutaj. Gdzie tylko Wam się uda, tak? Łapiemy ręce jak najbliżej i łapiemy. Na początek może Wam być ciężko. Możecie sobie tak ręce zrobić. Możecie sobie tak. Jak wolicie. Staramy się po prostu położyć głowę tu na kolano, na boczną część kolana, tak? I wtedy robimy to samo w drugą stronę. O, troszeczkę brzuszek widać. Słuchajcie, ja o dietę nie dbam za bardzo, ja lubię jeść, więc nie śmiejcie się z mojego brzuszka. Każdy ptaszek ma swój daszek, mówią, ale to nie o to chodzi, bo nieważne, ile ma się tego tłuszczyku, ważne jest, żeby być gibkim, elastycznym. Czasami ludzie bardzo szczupli są strasznie zbici, a czasami ci, co właśnie są przy kości, potrafią robić dużo różnych rzeczy. I tak jak mówię, lecimy dalej, to tylko taka odskocznia, lecimy dalej, słuchajcie. I teraz robimy tak, wychylacie dwoje rąk, żeby dotknąć, staracie dotknąć tego, tak? Dotknąć palców, jakieś części tutaj najbardziej. I w miarę starać się coraz niżej, aż dotniemy kolana, tak? Więc wiadomo, na początek nie będziecie umieli dosięgnąć. Nie przejmujcie się tym, ja tak samo zaczynałem, ja na początku też miałem problemy, żeby dotknąć tego. Czasami robię tak, tą jedną ręką, ale to jest już bardziej ekstremalne, naciąga całą stronę i po prostu się wyginam. Wyginam się całkowicie i podnoszę do góry. To wszystko krok po kroku. Na początek robimy dwoma rękami. Możecie sobie tak robić, tak? Też rozciągać sobie wszystkie partie. Ważne jest, bo to się zdaje. Ludzie myślą, że szpaga to tylko są te mięśnie, bo szpaga to tylko uda. Nieprawda, to nie tylko uda. Tak jak Wam powiedziałem, cały bok pracuje, plecy, wszystkie partie. Więc trzeba przede wszystkim o tym pamiętać, że nie tylko tutaj się skupić, ale trzeba skupić się na innych, żeby móc właśnie takie rzeczy robić. Zobaczycie przede wszystkim, jak będziecie się schylać, owszem, będzie Wam tu bok ciągnąć, ale zauważycie, jak tu dolna część ud rozciąga się. Bardzo się rozciąga. I zmieniamy pozycję, tak? Robimy po prostu tak, podkulamy tą i prostujemy drugą stronę. I to samo robimy w drugą stronę.
Tak? Tak samo. Bierzemy, schylamy się najpierw do tej części, do kolana z tej strony, tak? Kładziemy się, kładziemy. Możemy to tak robić, tak, jak to woli, żeby po prostu odczuć, że te mięśnie też. Mało kto to pokazuje, że żeby w ten sposób rozciągać, ale tam się rozciągają po prostu pod innym kątem te mięśnie i ścięgna niż w ten sposób, co robimy tutaj. Rozumiecie? Więc to też jest bardzo ważne, żeby tak robić. No i znowuż skręcamy na tą stronę, schylamy się, dotykamy, staramy się dotknąć. O, właśnie. Tak jak ja pokazuję, tak? Dotykamy głową. Na początku nie będziemy, ale nie przejmujcie się, naprawdę nie przejmujcie się. Ja się nigdy nie przejmowałem w ogóle. Zdecydowałem się na to, tak jak wam kiedyś powiedziałem. Jestem wielkim fanem i wtedy też byłem od lat Jean-Claude Van Damme'a. Jego filmy i właśnie to, co robi na tych filmach, zainspirowało mnie do tego, żeby nauczyć się szpagatu na krzesełkach i do tego dążyłem. To jest najważniejsze, żeby po prostu obrać sobie cel i nie przejmować się. Będzie was boleć jak cholera. Ja od razu to mówię. Będzie was tak boleć, że będziecie po prostu siadać i mówić: nie, ja już więcej nie robię. Ja też tak miałem, ale nigdy nie powiedziałem, że więcej nie robię. Bolało mnie jak cholera, ale następny dzień dwa razy mocniej, które to robiłem. Po prostu chodzić nie mogłem, ale powiedziałem, że się nauczę. Na dzień dzisiejszy jest super, bo po prostu jestem tak porozciągany, że nie sprawia mi dużo, dużo problemu właśnie, kiedy muszę wejść w jakieś zamknięte pomieszczenia. Gdzieś jak spawałem, musiałem gdzieś się powyginać. Nigdy mi to nie przeszkadzało. Nie miałem żadnego problemu. Następna kwestia, to jest następne teraz ćwiczenie. Podnosimy się. Słuchajcie, jesteśmy w tej pozycji. I teraz jest warto właśnie tak. Robimy to ćwiczenie, tak? Prostujemy sobie, właśnie to jest fajne, bardzo fajne ćwiczenie, tak? I tak jakbyśmy ciągnęli tą nogę, czy próbowali tą nogę ciągnąć do siebie i wtedy fajnie rozciągają się tu też dolne partie. Wtedy sobie przechodzimy na boczek. Wtedy sobie przechodzimy na boczek, robimy tak. A na końcu obracamy się. Słuchajcie, obracamy się do tyłu. I sobie robimy tak. Tak? Widzicie, co robię? I teraz tu przednia część rozciąga się najbardziej, tak? To powiem wam, jak się często nie robi, to strasznie boli. Tutaj cała ta część do dołu fajnie się rozciąga. No i znowuż wracamy, obracamy się, jesteśmy z powrotem w tej pozycji i robimy to samo z drugą nogą, tak? Przeskakujemy sobie na drugą nogę, znowuż mamy tą pozycję. Znowuż sobie próbujemy ciągnąć. Fajnie sobie nawet tak wziąć tutaj dwoje rąk, sobie położyć z dwóch stron i sobie próbować troszeczkę sobie tutaj nacisnąć jeszcze tą nogę. I znowuż robimy obrót. Jesteśmy w tej pozycji. Znowuż trzeba to też bardzo delikatnie, żeby sobie nie narobić żadnych kontuzji, bo to wszystko musi powolutku być robione z gracją. Ja może trochę robię to szybciej, ponieważ mam w prawej, mam już takie wieloletnie doświadczenie, ale wy róbcie to, starajcie się bardzo powoli. Włączajcie sobie ten film powolutku, krok po kroku sobie zobaczcie, jak to robić, tak? Później obracamy się z powrotem, obracamy się do tyłu, rozumiecie? Tak się obracamy. I znowuż mamy to samo. Tutaj cała część nam się naciąga. Całe mięśnie, tak? Całutkie. O. Trzymamy. Trzymamy sobie. Troszkę boli, wiadomo. I wracamy z powrotem tam. Wracamy z powrotem. Teraz to ja sobie już, wiecie co, ja sobie już tak, o, ja po prostu sobie siadam, tak? Siadam, ale wy wiadomo, nie siądziecie sobie, bo nie macie jeszcze tych mięśni rozwiniętych, wiadomo. Jeszcze będziecie mieli problem z tym, żeby tak sobie siąść. Wiadomo, zaczynamy to tak od samego początku. Będziecie tutaj w tej pozycji. Początkowo będziecie robić tak, coraz niżej. Pochylamy się. Warto jest się pochylić i coraz niżej, wiadomo, i starać się do takiego maksimum, tak? No i już będziecie nawet w takiej pozycji, prawda? To musicie podtrzymać. Warto nawet jest sobie coś tutaj podłożyć. Słuchajcie, jedną, dwie, trzy poduszki, cztery, nawet jakieś takie niższe krzesełko sobie załatwić, żeby móc sobie na tym krzesełeczku siąść. O, są takie specjalne, nawet kiedyś widziałem, takie są specjalne urządzenia do rozciągania. Ja nigdy tego osobiście nie używałem, ale bardzo fajna sprawa, żeby to sobie załatwić, bo
To wam pomaga po prostu rozciągnąć całkowicie te mięśnie, tak jak chcecie, że po prostu z każdym dniem mocniej i mocniej. Ja po prostu bez niczego to robiłem, żadnego sprzętu nie miałem, po prostu siłą woli walczyłem po prostu, żeby jak najmocniej się opuścić. Mówię, fajnie mieć na przykład małe krzesełeczko. Ja tutaj nie mam, gdzieś tam mam schowane. Nie będę leciał po nie. Mam takie fajne, słuchajcie, mam takie małe krzesełeczko i dla was by było fajnie, nawet wyższe krzesełko, nawet siąść na zwykłym krześle. Słuchajcie, ja mam tutaj krzesło. O, słuchajcie, ja mam. Patrzcie. Zwykłe krzesło mamy. Mamy zwykłe krzesło. Patrzcie. Patrzcie. Na zwykłym krześle. No nie, to jeszcze za wysoko, ale tak mniej więcej chcę wam zwizualizować, jakby to zrobić. Będziecie mieli niższe, to będziecie mogli jeszcze niżej zejść, tak? To jest zwykłe krzesełko, więc ono jest troszeczkę za wysokie. Za wysokie. Ale tak jak mówiłem, warto jest na przykład jakieś krzesełeczko. No i powoli, coraz niżej. Fajnie by było, abyście mieli dwa, trzy takie różne te krzesełeczka i wtedy coraz niżej. Ale można tak samo sobie wszystko wziąć. Opa, cofniemy się do tyłu. Wszystko sobie wziąć i po prostu spuścić niżej. Kolejna kwestia, słuchajcie. Jak już uda wam się, już jak już prawie będziecie, nie, jak już będziecie nawet na dole, tak? Jak już uda wam się ten szpagat zrobić. Ja też wiele lat cieszyłem się, zrobiłem szpagat. Fajnie. Ale kolejna kwestia. Level up. Widzicie? Widzicie? To jest kolejna kwestia, którą trzeba się nauczyć. Tak? To jeszcze bardziej rozciąga wam te wszystkie całe mięśnie. Jak już będziecie umieć ten szpagat, to żeby to zrobić, co ja kiedyś wam pokazałem. O, i tu wam pokażę jeszcze raz. O, żeby zrobić coś takiego, słuchajcie, patrzcie. Tak. Opa. O właśnie. Widzicie? Jeszcze wyższy kąt, jeszcze większy kąt, ponieważ właśnie dzięki temu ćwiczeniu, które robiłem, rozciągnąłem jeszcze bardziej te mięśnie. One są już tak rozciągnięte fajnie, tak? Już są tak rozciągnięte, że bez problemu właśnie mogę zrobić takie rzeczy. Czekajcie, obrócę tutaj. Więc. O. Słuchajcie, tak. Opa. No i jeszcze można sobie, o, obrócić w drugą stronę, tak? To też jest bardzo ważne ćwiczenie, o. Tak? Żeby zrobić w drugą stronę, to ten damski szpagat, tak? Damski. Głównie faceci robią męski, nikt nie chce damskiego, ale damski też jest ważne, żeby sobie właśnie rozciągnąć te wszystkie mięśnie. I wtedy, jak już umiecie normalny szpagat, słuchajcie, umiecie już normalny szpagat, warto właśnie jest robić jakieś skręty dodatkowe. W tą stronę, w tą. Tak? Można zrobić coś takiego. O, to jest też bardzo dobre. Patrzcie. Tak, kładziemy się. No i no, dziewczyny takie robią. O, tutaj tyłkiem machają. To dużo, dużo takich filmików jest, ale to nie o to chodzi. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Jeżeli się kładziemy na ziemię. Wszystko tutaj w środku. Każdy, tutaj właśnie, głównie właśnie w pachwinach, to się wszystko fajnie tam rozrywa. Rozrywa. Wszyscy mówią rozrywa, bo każdy się śmieje, że to ja, to dzieci nie będę mógł. Mam dwóch wspaniałych synów i jestem z tego dumny. I myślę, że jeżeli bym potrzebował jeszcze dwóch, to bym dwóch zrobił, albo nawet jeszcze jakąś dziewczynkę. Więc to na pewno nie sprawi, że będziecie bezpłodni, co nie? Tak samo u panów, jak i u pań. Nic się nie dzieje, a przede wszystkim pomaga w wielu sytuacjach. Ja pamiętam lata temu, miałem gdzieś tam około 20 lat, zima. W Polsce minus 25 stopni, lecę z kumplami gdzieś tam na jakąś imprezę i lód był. Poślizgnąłem się i nogi mi się rozkraczyły. Wstałem i poszedłem, rozumiecie? Bez żadnego problemu, bez żadnego jęknięcia. Wszyscy się na mnie popatrzyli zdziwieni. Ale to właśnie dzięki temu, że codziennie się rozciągam, codziennie walczę z moim ciałem, rozumiecie? Mam dzisiaj, na dzień dzisiejszy 40 lat, słuchajcie, to jeszcze jestem młodą osobą i mam nadzieję, że po prostu jeżeli będę przez następne 25 lat robił to samo, to dalej będę taką samą żywą osobą. Najśmieszniejsze jest to, że gdzie idę, każdy się dziwi, kiedy słyszy, że mam 40 lat. Większość ludzi mówi, że mam 30. Przynajmniej 10 lat mi zabierają.
To też dzięki temu, nie tylko dzięki temu, że się codziennie rozciągam, ale tak samo jaki tryb życia prowadzę, jak się odżywiam, nie palę, nie piję. I aktywnie staram się spędzać każdy dzień. Zakupiłem sobie nawet ostatnio fajny sprzęt do ćwiczeń. Jeżeli będziecie chcieli, to wam wrzucę jakiś filmik z jakiegoś małego treningu. To już nie są te czasy, gdzie chciałem być wielki. Kiedyś po prostu ciężary trzeba było dźwigać, żeby mieć, ło, tu musiało być w bicku 40 parę i wtedy szło się na miasto, co to nie ja. Nie, nie, to już nie te czasy. Teraz wiadomo, z wiekiem człowiek chce po prostu być jak najdłużej taki fit, jak najdłużej chce być taki elastyczny, zdrowy i wysportowany. Już nikt nie patrzy, że ma troszeczkę brzuszka. Ważne jest, jak się czujesz, jak się ruszasz. I to przede wszystkim też w pracy pomaga. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie robić takie rzeczy jak ja, codziennie rano, słuchajcie, rano to wam niewiele poświęci, jeżeli już naprawdę osiągniecie 15 minut dziennie, nie musicie się forsować. Możecie nawet leciutko, troszeczkę więcej niż trzeba się rozciągać i na pewno będzie super. Słuchajcie, i na pewno będziecie czuli się lepiej. Już po jakimś, po 2-3 miesiącach po prostu zrozumiecie to, co wam teraz mówię, bo przez pierwsze 2 miesiące będziecie na mnie chlnęli i mówili, co ten grzechu opowiada? Co ja się dałem namówić? Słuchałem jakiegoś gościa, jakiegoś pajaca na YouTubie, który robi fruk, tak sobie szpagata bez problemu i on mi tu będzie mówił, że nie ma problemu. No bo nie ma problemu, bo ze wszystkim tak jest. Słuchajcie, to tak samo jak ktoś, taki miliarder, ktoś powie, o, co on mi będzie gadał o pieniądzach, o, masz pełno pieniędzy, ale on do tych pieniędzy musiał ciężko dojść. Tak samo do tego trzeba ciężko dojść. Do wszystkiego trzeba ciężko dojść, trzeba zapieprzać, trzeba zasuwać po prostu od rana do wieczora, żeby po prostu osiągnąć to, co się chce. To, kim jesteśmy dzisiaj, nie znaczy, że będziemy tą samą osobą jutro. Jeżeli dzisiaj postanowicie, że będziecie to robić, to za parę miesięcy będziecie mogli śmiało pochwalić się mi, wrzucicie gdzieś filmik, wyślecie mi, napiszecie, Grzechu, zobacz, potrafimy. No i to jest właśnie najważniejsze. Najważniejsze, żebyście się zmotywowali. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Dla tych, którzy pierwszy raz dzisiaj oglądają, to powiem jedno, że to nie jest kanał poświęcony treningom. Może kiedyś zrobię jakiś taki kanał gdzieś o czymś innym, ale na dzień dzisiejszy ten kanał jest poświęcony Holandii i spawaniu. To jest filmik taki ekstra, który po prostu parę osób zapytało mnie w przeszłości. Więc jeżeli interesuje Was Holandia i spawanie, to nie subskrybujcie tego kanału, nie polubiajcie. No, filmik ten możecie polubić, jeżeli to Wam się podobało, ale nie musicie po prostu ani subskrybować, ani wspierać tego kanału. A jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam serdecznie do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Jest ich tam już troszeczkę ponad stówkę. Ostatnio mówiłem, że było 130, teraz już chyba jest dużo, dużo więcej. Więc może coś znajdziecie dla siebie. Jeżeli nie, bardzo mi było miło, że w ogóle obejrzeliście nawet ten filmik. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!